WIG20, DAX, S&P 500 i marcowa seria kontraktów. Jak zwykle przez pryzmat technik Fibonacciego witam w poniedziałek, 18 stycznia. I dzisiaj chciałbym najpierw przypomnieć Państwu indeks WIG w skali tygodniowej. Jeszcze chyba w tym roku indeksu WIG nie pokazywałem, a sytuacja niezwykle ciekawa. No i jest to związane z układem ABCD, czyli strefą 61 061 465. Oprócz projekcji wspomnianej formacji harmonicznej, tutaj takim kluczowym elementem jest według mnie zniesienie 78,6 całej BES-y. A więc i formacja średnioterminowa, i silne zniesienie. No i akcent ze strony sprzedających, choć jeszcze tutaj do bezpośredniego starcia nie doszło. Natomiast podaż się uaktywniła w rejonie wymienionego klastra. No i w tej chwili zawsze w takich sytuacjach ten rozwijający się ruch kontrujący należy według mnie obserwować w odniesieniu do najbliższych zapór popytowych. I pierwszą taką strefą wsparcia na WIG-u, na indeksie WIG w skali tygodniowej jest bardzo charakterystyczny węzeł 56 880 57 388. On składa się przede wszystkim z dwóch zniesień 14,6, 18,6, no ale także w pobliżu. Tutaj w rejonie dolnego ograniczenia plasuje się zniesienie 50% tej ostatniej podfali wzrostowej. Proszę zwrócić uwagę na te dwa cienie. To takie odniesienie do klasycznej analizy technicznej. Też mogą w tej chwili funkcjonować jako zapora popytowa, zasada zmiany biegunów. No i ta wewnętrzna linia trendu gdzieś tutaj przybliża się do omawianego klastra. W moim odczuciu sygnałem słabości byłoby przełamanie dość złożonej, jak Państwo widzicie, zapory popytowej. To w kontekście punktu zwrotnego, jaki ukształtował się z kolei w okolicy bardzo ważnego, średnio, nawet długoterminowego oporu, no wygenerowałoby nam już konkretny sygnał słabości. No ale to taki warunek musiałby być najpierw spełniony, żeby rzeczywiście można było mówić o przynajmniej wstępnym sygnale negacji tej fali wzrostowej zaznaczonej tutaj niebieską przerywaną linią. Na razie to popyt jednak ma przewagę techniczną właśnie z racji utrzymywania się indeksu ponad wymienionym wsparciem technicznym. Natomiast pewnym zagrożeniem jednak pozostaje bardzo charakterystyczny, złożony, wręcz to można powiedzieć taki wyrafinowany opór FIBO 61 061 465. No i WIG20, ale już dla odmiany w skali dziennej, sytuacja podobna. Tu z kolei ważną rolę odgrywa strefa 2115-2134. No i też nie doszło do bezpośredniego starcia w tym węźle, w rejonie korytarza utworzonego na bazie układu symetrycznego ABCD. Ukształtował się punkt zwrotny, no i tutaj w skali dziennej możemy już mówić o pewnych sygnałach słabości w takim ujęciu krótkoterminowym. Pierwszym z takich zaliczyłbym tutaj powrót indeksu poniżej tej górnej, dość wiarygodnej linii kanału, następnie przełamanie strefy 2102-2112. No ale też trzeba przyznać, że indeks zbliżył się, czy też zbliża się do ważnej, lokalnej, bardzo silnej strefy wsparcia 1942-1958. Proszę zwrócić uwagę na zniesienie 18,6, zniesienie 23,6, zniesienie 61,8. Te wszystkie zniesienia wraz z Median Line tworzą nam właśnie obszar 1942-1958. Tutaj popyt się powinien uaktywnić, bo utrata i tego wsparcia już świadczyłaby rzeczywiście o ponadprzeciętnie silnym wzroście presji podażowej, no, co z punktu widzenia techniki mogłoby, mówiąc w cudzysłowie,
jest prowadzić indeks tu w okolice 1860 czy 1870-1879, czyli już strefa utworzona na bazie 38,2 i 88,6. Na razie takie lokalne sygnały słabości, o których mówiłem przed momentem, no najbardziej mnie tutaj niepokoi, powiem szczerze, wybicie tego węzła 2012-2002. Ta strefa wraz z zieloną Middle Line może teraz pełnić rolę lokalnej zapory podażowej. Też proszę zwrócić uwagę na te dwa tutaj górne cienie. Cały ten rejon jest w tej chwili dla mnie, traktuję ten rejon jako najbliższą lokalną zaporę podażową. No i spore znaczenie bym przywiązywał też tutaj do pułapu 2051, to jest pojedyncze zniesienie 61,8. No gdyby bykom udało się pokonać przede wszystkim to 2051, no można by było powiedzieć, że popyt opanował sytuację i najpewniej dojdzie w niedługim czasie do ponownej próby wybicia tego średnio czy nawet długoterminowego oporu 2115-2134. Natomiast ten scenariusz, o którym przed chwilą powiedziałem, zacząłby realizacja, czy też możliwość realizacji tego scenariusza zaczęłaby się oddalać w momencie wybicia 1942-1958 i na to wsparcie dzisiaj chciałbym przede wszystkim zwrócić uwagę. Kontrakty. No, tutaj przede wszystkim obrona strefy 1972-1976. W piątek rozwinęła się w popołudniowej fazie handlu taka relatywnie silna fala spadkowa, jednak po naruszeniu, niewielkim naruszeniu bykom udało się wybronić i od razu zainicjować ruch odreagowujący, to jest ta biała świeca. Dzisiaj ewidentnie strefa pełni nieprzypadkową rolę i z tego rejonu w tej chwili również popyt kreuje falę, która przybliża się do według mnie pierwszego takiego liczącego się lokalnego intradayowego oporu 2002-2005. Dlaczego jest to ważna strefa? Może zniesienia nie są takie istotne, bo to jest zniesienie 30%, zniesienie 50%, ale tu mamy 1:1. Chodzi mi o długość kreowanego ruchu w odniesieniu do takiego najdłuższego odcinka wzrostowego w całej tej sekwencji spadkowej i to pokazuje tym żółtym kolorem. Czyli tu mamy symetrię, mamy też górną linię kanału, mamy dwa zniesienia, czyli generalnie takie cztery elementy tworzą nam relatywnie wąski korytarz 2002, 2005, 2006, w zasadzie to jest główne ograniczenie. Wybicie takiego oporu mogłoby stać się takim bodźcem oczywiście zachęcającym popyt do inicjowania kolejnych działań. No i wtedy warto by było zwrócić uwagę na strefę 2027-2032. To już jest obszar wytyczony na bazie zniesienia 50% całej wykreowanej tutaj z klastra 2098-2101 fali spadkowej. No ale ta szara linia pokazuje możliwość zamanifestowania się zasady zmiany biegunów, czyli to jest jakby element wywodzący się z klasycznego podejścia, który w połączeniu ze zniesieniem 50% może powstrzymać kupujących. Zwracam także uwagę na tą linię czerwoną. To jest taka odmiana techniki Median Line, Jim Keynes Median Line, dokładnie. Linia jest respektowana i przybliża się do węzła 2027-2032. To jest następna, według mnie, ważna zapora podażowa. Natomiast też chciałbym tutaj odnieść się do kwestii, bo o tym wsparciu 1972-1976 już Państwu przed chwilą trochę opowiedziałem, też wzmocnienie w postaci ML. Jeśli nie udałoby się ostatecznie bykom wybronić tej właśnie zapory popytowej, najpewniej ruch spadkowy by nam się rozwinął. Trzeba by było wtedy zwrócić uwagę na pojedyncze zniesienie 61,8, czyli 1947, ale tu chcę dzisiaj przede wszystkim wyeksponować strefę 1929-1933. Silne zniesienia, ale też element symetrii, czyli pisałem o tym w dzisiejszym komentarzu porannym. Gdyby rzeczywiście niedźwiedziom udało się wykreować kolejny ruch i doszło do konfrontacji w tym właśnie przedziale, to długość tego zainicjowanego czy
też wykreowanego już ruchu spadkowego byłaby identyczna jak tego właśnie odcinka, który może być dla nas tutaj takim teraz punktem odniesienia. 1 do 1 do 1 wypada dokładnie w klastrze 1929-33, no a ponadto grupują się tutaj dosyć istotne zniesienia wewnętrzne i przebiega ta zielona median line. Bardzo ciekawa zapora popytowa. No i popyt ewidentnie powinien tutaj podjąć jakieś działania obronne, działania odwetowe, bo utrata i tego wsparcia to już dużo silniejszy sygnał słabości, który no byłby tak naprawdę zapowiedzią negacji tej ostatniej podwali wzrostowej. Na razie popyt kontroluje sytuację, wyrazem tego jest obrona węzła 1972-76. No i zobaczymy, czy bykom nie zabraknie determinacji tu w rejonie 2002-2006. Jeśli nie zabraknie i dojdzie do sforsowania tej strefy, to z punktu widzenia techniki będzie to argument przemawiający za no, możliwością rozwinięcia się oczywiście kolejnej podfali wzrostowej. Indeks DAX. No, wspominałem niedawno, że trochę mnie niepokoi kwestia naruszenia ważnej zapory podażowej 14 000-14 050. No ale czy możemy powiedzieć też, że są jakieś duże negatywne konsekwencje z tym związane, no rzeczywiście wzrost jakiejś aktywności podaży, z tym mieliśmy do czynienia, ale też mamy do czynienia z dość aktywną obroną znanej nam już dobrze strefy wsparcia, bo o niej wielokrotnie mówiłem, 13 705-13 740. To jest także klasyczna zapora popytowa, dolny cień świecy, dzisiaj próba wykreowania z tego właśnie klastra ruchu odreagowującego. No nie można wykluczyć, że DAX powróci w okolice 14 050 i no od wyniku tej konfrontacji powinien zależeć kierunek kolejnej podfali. Na razie popyt ma przewagę, no bo tutaj utrata wsparcia 13 705-13 740 byłaby zapowiedzią wzrostu presji podażowej. Ale to mówimy cały czas o takim horyzoncie rzeczywiście krótkoterminowym, wręcz intra bo ważnym średnioterminowym wsparciem na indeksie to jest dopiero obszar 13 274-13 330, wytyczony na bazie 14,6 całej tej hossy. Więc to jest tak naprawdę pierwsza średnioterminowa zapora popytowa. Taki obszar 13 705-13 740 został utworzony na bazie relatywnie niewielkiego jednak zakresu danych cenowych, więc to jest jak najbardziej, możemy traktować wymieniony tutaj rejon jako taki lokalny węzeł popytowy. Niemniej jednak jego utrata byłaby takim argumentem dla podaży. Nie można wykluczyć, że wówczas na indeksie niemieckim podaż przejęłaby inicjatywę i mogłaby rzeczywiście tą swoją obecność zaakcentować w trochę bardziej ofensywny sposób. S&P na razie bez jakichś negatywnych wydarzeń. Co prawda mamy do czynienia ze wzrostem presji podażowej. Ostatnie dwie sesje przebiegły pod dyktando sprzedających. No ale strefa dobrze nam znana 3744-3762. No, widać to dokładnie na tej grafice. Pełni ewidentnie rolę lokalnego wsparcia. Tak jak mówiłem w ostatnim komentarzu, wybicie tej strefy byłoby też takim sygnałem raczej podażowym, przynajmniej w tym ujęciu krótkoterminowym. Wtedy trzeba by było zwrócić uwagę na kolejny obszar, w którym grupują się zniesienia i projekcje FIBO 3670-3686. I taka sama jakby tutaj dygresja jeśli odnośnie indeksu niemieckiego DAX, bo wspominałem przed momentem, że tym bazowym średnioterminowym wsparciem jest jednak dość mocno oddalony w tej chwili obszar 13 274-13 330, to samo na indeksie S&P. Pierwsze liczące się średnioterminowe wsparcie to dopiero 3588-3600 i tak samo jak właśnie na indeksie niemieckim jest to węzeł utworzony na bazie zniesienia 14,6 całej hossy. No ale proszę też zwrócić uwagę na ten rejon, to poprzednie maksimum cenowe, też kłopoty z wybiciem i teraz taki obszar jak najbardziej ma prawo pełnić rolę wsparcia takiego klasycznego. No dodatkowo ta dolna linia kanału też w jakimś stopniu wzmacnia nam
średnioterminowy klaster popytowy FIBO 3588-3600. Więc tak naprawdę ta strefa określa nam przestrzeń dla jakiejś dopuszczalnej korekty w ujęciu średnioterminowym i dopiero przełamanie takiej strefy wygenerowałoby nam już potężny sygnał słabości, ale taki warunek musiałby być tutaj spełniony. Czyli widzimy, że jednak popyt naprawdę póki co ma przewagę w sensie technicznym, no bo w zanadrzu jeszcze dwa węzły 3670-86, no i w tej chwili testowany i broniony obszar 3744-62. Oczywiście na ten przedział trzeba w pierwszej kolejności zwracać uwagę, nie dlatego, że on jest akurat w tym momencie respektowany, ale tu wypadają liczne zniesienia utworzone na bazie ostatniej podfali wzrostowej, więc w tym ujęciu krótkoterminowym utrata wsparcia powinna wzmocnić podaż. Natomiast wybicie 3822-3835, o czym mówiłem ostatnio, no wygenerowałoby nam dla odmiany sygnał kontynuacji aktualnego trendu wzrostowego, no i wtedy ja bym się nie zdziwił, gdyby rzeczywiście indeks S&P w którymś momencie przetestował bazowy opór 3921-3947, utworzony głównie na bazie projekcji dość wiarygodnej formacji XABCD. O tej formacji sporo Państwu ostatnio mówiłem. Dla mnie ten przedział 3921-3947 jest takim punktem odniesienia w tym momencie, jeśli chodzi o liczące się średnioterminowe zapory podażowe na indeksie S&P. Dziękuję bardzo.